Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji, z tej strony oczywiście A+. Dzisiaj sobie opiszemy coś, co się nazywa rzutem pionowym w górę. Czyli opiszemy sobie, jak wygląda matematycznie, fizyczny opis rzutu pionowego w górę. Dobra, tutaj pozwoliłem sobie po lewej stronie narysować, jak to generalnie wygląda. Kolejne fazy tego ruchu, tego ciała, które jest rzucone pionowo w górę. Na początku mamy oczywiście jakąś, po prostu rzucamy, tak? Więc nadajemy ciało jakąś prędkość V0, zwróconą w górę, w kierunku prostopadłym do Ziemi. No i jest jakieś g. Oczywiście się nie będzie zmieniało podczas ruchu, ponieważ jest to stałe przyspieszenie ziemskie, które nam hamuje jakby tą piłeczkę, czy cokolwiek tam rzucamy w pierwszej fazie ruchu, aż ona się nie zatrzyma, a następnie przyspiesza w kierunku Ziemi w drugiej fazie ruchu, już jakby po osiągnięciu przez nią maksymalnej wysokości. No, druga faza ruchu, to już widać, tutaj mamy troszeczkę mniejszą tą prędkość co do wartości, g jest cały czas takie samo. Trzecia faza ruchu to jest zatrzymanie się piłeczki, g jest cały czas takie samo. Czwarta potem będzie spadanie, kiedy V będzie się pojawiało już w stronę, będzie tak zwrócone jak g. No i piąta tam faza ruchu to będzie, kiedy piłeczka nam po prostu upadnie. Takie fazy ruchu wyróżnimy generalnie. No dobra, to spróbujmy sobie obliczyć jakieś takie charakterystyczne rzeczy. Na przykład spróbujmy sobie obliczyć czas, po jakim się zatrzyma ta piłeczka. Zatrzyma się, to znaczy, że jej prędkość osiągnie 0. Czyli jakieś, ja to VT od tego czasu. Czy nie wiem, czy... No dobra, może być V. No może być VT, dobra. Od tego czasu, po którym się zatrzyma, to będzie 0, nie? A my wiemy, że V podczas ruchu, V, no mogę dopisać V y-owy, bo V jest skierowane wzdłuż osi y, to jest V0, czyli początkowa, czyli wartość początkowej prędkości, którą nadaliśmy temu ciału, minus g razy t. No ale nas interesuje moment, w którym to jest równe 0, więc jak przerównamy to teraz do 0, to mamy takie równanie. Przerzucimy sobie na drugą stronę i podzielimy przez g, to dostajemy, że to nasze t, no niech będzie tt, tak? Czyli t tam, nie wiem, t tego momentu, w którym to się zatrzyma, to jest v0 przez g. I to jest nasz czas zatrzymania, czas, po jakim się to ciało zatrzyma. Więc ona jest zależna od szybkości początkowej, co jest całkowicie logiczne. Jest też zależne od g, czyli jak rzucimy na Księżycu, na przykład, to ten czas, po którym się zatrzyma nam ciało, będzie dłuższy, ponieważ g jest mniejsze na Księżycu. No, na Ziemi będzie taki. Dobra. To jest pierwsza rzecz. Możemy sobie obliczyć współrzędną ciała w tym momencie zatrzymania, czyli tak naprawdę nasze h maksymalne, wysokość maksymalną, na jaką dociera nam to ciało. Oznaczymy ją sobie jako h max. Nie? I zaraz sprawdzimy, ile to będzie. Pamiętamy, że y od czasu do takiego ruchu to jest v0t, już rzuciliśmy z jakąś prędkością v0, ale minus g t kwadrat drugich. Dlatego, że możemy zauważyć, że tak naprawdę to jest nic innego jak ruch jednostajnie opóźniony, a jest równe co do wartości g. A zatem y maksymalne, czyli to nasze h maksymalne, to będzie y, jakie osiągnie to ciało dla czasu równego tt. Więc musimy podstawić sobie, że to jest v0 razy tt minus g tt kwadrat drugich. I możemy to dalej rozpisać przez v0g. To jest v0 kwadrat przez g minus, jak to się już wszystko skróci, v0 kwadrat przez 2g, tak naprawdę. A zatem v0 kwadrat przez 2g, 1/2 v0 kwadrat przez g. Tyle wynosi h maksymalne, czyli maksymalna wysokość, jaką jest w stanie osiągnąć ciało rzucone pionowo w górę. I znowu ta wysokość zależy od V0, co jest całkowicie logiczne, bo im mocniej rzucimy ciało, tym wyżej ono jest w stanie zalecieć. I zależy znowu od przyspieszenia ziemskiego.
znaczy od przyspieszenia grawitacyjnego, niekoniecznie ziemskiego, tak? Czyli im silniej ciąży nam Ziemia, czy jakieś inne ciało, na którym rzucamy, na powierzchni którego rzucamy tą piłeczkę, czy cokolwiek w górę, tym niestety niżej ono nam doleci. Dobra. Kolejną rzecz, którą byśmy chcieli sobie obliczyć, może ostatnią, to jest V spadania. Znaczy czas spadania, okej, okay, V spadania też. V spadania tak naprawdę nie musimy nawet liczyć tej szybkości końcowej, dlatego że możemy się domyślić, że to będzie dokładnie ta sama szybkość, jaką ciało miało na samym początku, tak? To pamiętamy także z gimnazjum, jeszcze gdzieś tam, jak była energia, zachowanie energii, takie tam rzeczy. Wiemy, że tutaj na początek mamy tylko energię kinetyczną, tu jest tylko energia potencjalna wysokości, która potem znowu przechodzi całkowicie w energię kinetyczną tego ciała. No i z tego wynika, że V końcowe to będzie dokładnie V0 co do wartości. Będzie miała oczywiście, prędkość będzie miała ten sam kierunek, ale przeciwny zwrot. Jednak ten sam punkt przełożenia i tą samą wartość. Dobra, zjedziemy sobie trochę na dół. A nawet jeszcze mocniej. Tyle. Chcielibyśmy obliczyć tą ostatnią naszą rzecz, która by nam była potrzebna. Czyli byśmy chcieli sobie obliczyć czas spadania. Oznaczę go jako TS. Czyli ile nam zajmie to, żeby to ciało nam spadło. Generalnie wiemy, że czas spadania. W ten sposób będzie to chyba najbardziej zrozumiałe, jak tak to zrobię. To jest czas całkowity ruchu, czyli całość, jakby całość długości ruchu tego ciała, minus czas wznoszenia się, czyli oznaczę go TW. Tak naprawdę to jest ten czas TT, czas do zatrzymania się na jakiejś tam wysokości naszego ciała. No dobra, pamiętamy, że Y to jest. Ups, to jest V0T. Minus GT kwadrat, kurczę, mi tu robi, dobra, GT kwadrat drugich, a my poszukujemy teraz momentu, dla którego Y jest 0, czyli to ciało nam znowu uderzyło w ziemię. No oczywiście widać, że jeden taki punkt będzie dla T równego 0, czyli na samym początku, ale będzie też jakiś drugi taki punkt. Jak sobie to przerzucimy na drugą stronę wszystko, znaczy ten członek GT kwadrat drugich, przeliczymy, to T całkowite, czyli ten czas, po jakim znowu ciało nam osiągnie punkt 0, wysokość 0, będzie się równał 2 V0 przez G. No już tutaj w głowie tak sobie przeliczyłem. 2 V0 przez G. No i dobra. Ale my pamiętamy, że nasze TT, czyli ten czas wznoszenia się, to było V0 przez G. No więc teraz, jak obliczyć czas spadania, podstawiamy TC i podstawiamy TT. I okazuje się, że jak jedno odejmiemy od drugiego, to mamy tak naprawdę 2 minus 1 razy V0 przez G, to mamy V0 przez G. I co ciekawe, ten czas jest dokładnie równy co do wartości czasowi wznoszenia się, czyli czas spadania to jest to samo, co czas wznoszenia się. Ze względu tak naprawdę na symetrię problemu. Wznoszenie się to jest tak naprawdę odwrotność spadania, czy spadanie jest odwrotnością wznoszenia się. Zatem te czasy, jeżeli nic się nie zmieniło, działa cały czas taka sama siła, te czasy muszą być takie same. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o rzut pionowy. W górę ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na następnych lekcjach.